Nasza historia chce być wypowiedziana. Wypowiedziana poprzez słowa i opowiedziana. Kiedy nie mamy takiej możliwości, kiedy nie ma właściwej przestrzeni stworzonej przez otoczenie, wówczas to, co chce być opowiedziane, wyraża się w innej formie. Wyraża się poprzez choroby, wyraża się poprzez depresję, wyraża się schizofrenią, wyraża się autyzmem, wyraża się w sposób, w jaki ma możliwość, aby zostało zauważone, aby została zwrócona uwaga. W naszej historii, kiedy jest ktoś, kto chce jej wysłuchać, po prostu wysłuchać, bez ocenienia, bez dawania rad. Wówczas zawarte są w niej słowa klucze, słowa, które są jak magiczny szyfr do tego, co się zadziało, do tego, co nas blokuje, hamuje, do tego, co jest trudne, do tego, czego nie widać na pierwszy rzut oka. Z zaciekawieniem zawsze słucham opowieści i historii osoby, która zasiada ze mną na sesji, ponieważ wiem, że właśnie w tej historii znajdą się właściwe słowa, które wskażą nam drogę. To jest często to, czego brakuje w rozmowach. Brakuje przestrzeni, by być wysłuchaną. Brakuje kogoś, kto będzie słuchał bez dawania rad. Bez takiego w cudzysłowie pomagania. Kogoś, kto udźwignie naszą historię i naszą opowieść. Dla wielu z Was, dla wielu, którzy macie w sobie pewne centra energetyczne zdefiniowane, pewien układ w Waszych wykresach Human Design. Dla wielu z Was wyrażenie siebie poprzez słowa i usłyszenie własnego głosu będzie niezwykle ważne. Będzie tak ważne, że wartość tego będzie bezcenna, kiedy zrozumiecie, czym to jest, kiedy naprawdę pozwolicie sobie mówić, a jednocześnie siebie słyszeć. Wszyscy ci, którzy macie w swoim design typ reflektora. Wszyscy ci, którzy jesteście projektorami mentalnymi, którzy macie zdefiniowane swoje centra energetyczne, wszystkie powyżej centrum tożsamości lub powyżej gardła, jak i również ci, którzy nie macie żadnych centrów zdefiniowanych. Także ci, którzy jesteście generatorami i ci, którzy nie macie zdefiniowanego gardła. Wy wszyscy najczęściej byliście uciszani. Wam wszystkim dawano rady i mówiono, co robić i jak robić. Nikt nie chciał was naprawdę usłyszeć. Tak usłyszeć. W sposób taki, żebyście wy sami siebie również słyszeli i to, co mówicie. Na samym początku nie rozumiałam do końca tego procesu. Dopiero kiedy zaczęłam studiować naukę Human Design,
kiedy odkryłam, że każdy z nas nosi w sobie dwa typy energetyczne. Jeden z nich to jest ten, z którym się utożsamiamy, a drugi jest jakby płynący równolegle i jest na tyle w nas wpisany, że jesteśmy go zupełnie nieświadomi, ale jest. Działa jak program w tle. Działa jak program w tle. Kiedy zaczęłam to zgłębiać, zrozumiałam, dlaczego mówienie i słyszenie siebie jest w moim przypadku tak niesamowicie otwierające i dające wskazówki, których szukam. Stało się dla mnie wówczas jasne, że nie mogę być w żaden sposób prowadzona przez kogoś, kto chce mi dawać radę, ani też przez kogoś, kto nie wie, kim jestem, kto nie rozpoznał mnie naprawdę. Niewiele jest takich osób. Nawet w tych, którzy zajmują się rozwojem osobistym i duchowym, wiele z nich, kiedy zasiadamy na sesjach mentoringu czy jakichkolwiek innych, wszyscy oni chcą pomóc. I wierzę w dobre chęci tej pomocy. Rozumiem te chęci. Jednak czasem największą rzeczą, największym darem, który możemy dać drugiej osobie, szczególnie kiedy wiemy, kim jest, kiedy ją widzimy, jest wysłuchanie i usłyszenie, uświadomienie sobie z tej drugiej strony, poprzez tą osobę, która mówi, jak ważny jest jej głos i wypowiadane słowa. Tego często brakuje. Kiedy dotykamy trudnych tematów, naprawdę trudnych, jesteśmy uciszani. Nie mamy pozwolenia na to, by wyrazić siebie swobodnie. Mówi się o wolności słowa, jednak w moim poczuciu ta wolność słowa jest bardzo ograniczona. Wciąż jeszcze. Wszystko to, co nie mieści się w ramach społecznych, jest przypieczętowane ogromnym znakiem zakazu. Nasza historia chce być opowiedziana. Twoja historia chce być opowiedziana. Siła słów, wypowiedzi, czy też słowa pisanego jest ogromna. Kiedy prowadzę kobiety na warsztatach z uzdrawiania matczynej rany i opisują one swoje historie, kiedy używamy narzędzi terapeutycznych takich jak bajki czy opowiadania czy listy, napisane słowa otwierają głęboko zamknięte obszary. W historiach jest wszystko zawarte. Jakże często są one wówczas wyrażone pierwszy raz. Bert Hellinger w jednym z wykładów opowiadał o tym, że historia rodu, traumy rodowe zawsze chcą być opowiedziane, chcą mieć głos. Kiedy ten głos jest im zabierany, wówczas wyrażają się w różnego rodzaju zachorowaniach, uwikłaniach, dolegliwościach, często bardzo silnych, lub zachowaniach danego członka rodziny, skrajnych i potępianych
przez społeczeństwo. Czasem takich, które narusza prawo. Historia chce być opowiedziana i jeśli nie ma głosu, jeśli głos jest jej zabrany, wówczas wyrazi się w inny sposób. Jaka jest twoja historia? O czym ty byś opowiedziała, gdyby naprzeciwko ciebie usiadła osoba, która naprawdę chce cię wysłuchać? Która naprawdę chce ciebie wysłuchać? Wysłuchać nie po to, żeby potępić, oskarżyć, nie po to, żeby dać radę, ale po to, żeby usłyszeć ciebie i zobaczyć. Zobaczyć na tak głębokim poziomie zrozumienia, jakiego być może nigdy wcześniej nie doświadczyłaś. O czym byś wtedy mówiła?